25 wrzesień. Pan Romuald jest pod Ministerstwem Sprawiedliwości. A jest tuż akurat po spaleniu flagi. I trzymam resztki flagi izraelskiej, bo tam nie ma żadnego śmietnika. Niby sobie wymyślili ze względu bezpieczeństwa. No to pan Romuald sobie... Ja mówię, że bardziej skuteczne będzie palenie flag. Pani akurat nie buduje, prawda? Tylko pani protestuje? Tak, protestuje. No. I teraz tak, no jaką pani dostała odpowiedź dzisiaj, że... Tam jest na namiocie. O właśnie. Że może sobie pojechać do Leszka i pomóc. Bo tam już dostała odpowiedź. Czyli, że skarga złożona w Ministerstwie... Skarga złożona w Ministerstwie Sprawiedliwości wróciła do prezesa, który najprawdopodobniej jest przestępcą, bo łamie przepisy postępowania. Spraw, które są w różnych sądach. Tak. Dopóki nie będzie ławy przysięgłych, to będzie to bez przerwy. Co mnie cwaniacy w Warszawie odsyłają do bandytów, tak jak ten bandyta Milewski jest w sądzie okręgowym, gdzie ja mam bardzo dużo dowodów. I druga bandyta jest prezes sądu apelacyjnego w Gdańsku. I oczywiście jej poprzednik, tak samo. Jeśli oni nie chcą widzieć sędziów nieuprawnionych z mocy prawa, to co? Niezawisłość sędziowska polega na tym, że sobie może łamać przepisy postępowania, że nie będzie ustalać istoty sprawy, no gdzie my żyjemy? Musi być ława przysięgłych co najmniej w sądzie odwoławczym. Nie ma o czym gadać. Bo tak to co, z kim mamy do czynienia? Z bandytami czy z idiotami? Mogę sobie pojechać do nowy. Ja myślę, z jednym i z drugim. No tak wychodzi. No. Ludzie pozbawiani majątku są i tak dalej, i tak dalej. Bandzior za bandziorem, idiota za idiotą. Zdrajca za zdrajcą. O zdrajca za zdrajcą to jeszcze mało powiedziane. I żaden poseł nie potrafi się odezwać, mimo że ja do komisji sejmowej wszędzie, gdzie tylko pisma składam. Dzisiaj złożyłem w ambasadzie izraelskiej. Nie chcieli przyjąć na początku do stempel, ale potem przyjęli. I mam postępowane u Sikorskiego, tak samo. Panie Romuald, nie można się dostać. Tu akurat śmietnik przed Ministerstwem Sprawiedliwości jest. Tak jakoś tego, nawet to się nie boją się. Romuald rzucił bombę. Tak. Miejmy nadzieję, że palenie flag zrobimy tak wielki skandal, jak trzeba będzie. Bo oczywiście dopuścimy w internet. Dzisiaj, jak ten filmik ktoś obejrzy spod Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to policja kwalifikuje spalenie flag jako nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Natomiast jeśli ja Komorskiego nazywam skurwielem, gnojem i debilem, to oni to teraz kwalifikują jako przeklinanie. Ale zarzutu za przeklinanie nie postawili. No panie Romualdzie, pan po prostu się niegrzecznie odzywa na ulicy. Pan policjant poprosił pana o kulturalniejsze zachowanie. Im jest wielka szkoda, że mi nie mogą zrobić na, jak to się mówi, panie Romualdzie, czy pan mięsa nie je i mięsem rzuca? No właśnie. Bo ja nie jem, to mogę rzucać czas. W tej chwili nie mogą zrobić niepoczytalnego, bo ja mam nawet 4 opinie psychiatryczne i 1 psychologa. Nie wyraźnie piszę, stanowmy sobie powyżej przyjęte i to mi starczy. No jeśli właśnie są tacy cwaniacy, niech mi robią publiczny proces. No i właśnie. To jest przykład. Ludzie protestują i tego w telewizji publicznej nie ma. O, a tu? A to dlaczego to? Co to mamy? Chciał przyjechać, nie dał rady. Co to mamy? Jakiś dziwny. Ja proponuję, że wszyscy, którzy mają ostre dowody, niech się nie boją protestować, żeby zmusić do publicznego procesu, żeby dojść do Sądu Najwyższego. Bo cała klika polega na tym, jeszcze w Sądzie Okręgowym, jeszcze w Sądzie Apelacyjnym. Ale gdy jeszcze wyżej, to już się boją. I właśnie ten przykład kwalifikacji dzisiaj, jak policja dzwoni do swoich oficerów na Wilczą, a oni im tłumaczą, że spalenie flagi to jest nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Jak ja znieważam publicznie słowami w pismach prezydenta, premiera, ministra bandyta Gowina, Kalisza, drugich bandytów, same szuję kanalie, to jest przeklinanie. No to albo jest litera prawa, a również z duchem, że po to ja protestuję, palę flagi i tak dalej, bo jest w obronie mych praw. Ja mam wyrok niewykonany przyznający mi rentę wypadkową. I wszyscy sobie żrą głupa. I najprościej odesłać pismo do prezesa, tego, którego się oskarża. No gdzie my żyjemy, ludzie? Z kim naprawdę mamy do czynienia? Państwo polskie nie istnieje. Dorwała się banda Szumowin, bandytów, zdrajców, gnoi, którzy powinni zawisnąć. Tak, właśnie zawisnąć. Banda najgorszych zbrodniarzy na narodzie powinna w końcu zawisnąć.
powinno przywrócić się. Jeden ignorant premier, drugiego ignoranta ministra. I przynajmniej, wyznaczył. Jak to wielu ludzi już powtarza, paru należałoby powiesić po prostu. A ten niechcąco odkrył sprawę, która jest oczywista. Że co chce, to sobie robi. Sędzia, no ale teraz co mamy? Teraz tak samo mamy. To nie jest nic innego. Jest to po prostu wojna, tylko inna. Okupant jest bardzo wyraźny. Okupant jest bardzo wyraźny, proszę pani. Nie mamy żadnych praw. Okupant jest banda, mafia międzynarodowa. To nic panią nie ruszy. A głównym filarem tej bandy to tak zwana masoneria, to nie tylko. Ja to nazywam oligarchią, czyli osoby znaczące. Rząd światowy, który po prostu owładnął, a widzicie, naród polski jest na wyniszczenie. Spaliłem flagę i zrobili... Wystarczy jak PO. Wyjdziemy wszyscy i dopiero... Spaliłem flagi, nie pani posłucha. Spaliłem dzisiaj flagi, to znano to jako nieostrożne obchodzenie się z ogniem. Jak ja nazywam prezydenta skurwielem, gnojem, debilem, żeby zmusić do publicznego procesu, to nazywają przeklinanie. No, o czym tu mówi? Ten antykomór, prawda, sprawę mu zrobili, czemu mi nie robią. Dobra. Bardzo proste. Będzie dobrze. Dobrze. Pani idealnie mówi jak ja. Będzie dobrze. Ja wiem, dobrze, będzie dobrze. Nie, na początku to ta pani, ta druga pani tutaj była. Ja wiem, no, a teraz pani powiedziała, że już przychodzą ludzie. Tak. To malutko. To znaczy się... To są drobiazgi. Ja 5 lat temu pochowałem jedynego syna, bo banda wtoga go wykończyła. Nie można się przebić. W sprawach już naprawdę drastycznych. Niegdyś Giertych powiedział mi, jak dałem mu 2 wyroki, patrzy i mówi, panie Komorowski, sprawa 1000% wygrywamy. Prowadzę pana do odszkodowania. A później się wykręcił dupą. Powiedział, a bo pan się pokłócił z wszystkimi. Ja myślałem, że da się dogadać i tak dalej. I Giertych też mi odmówił, tak samo. Mimo prostych dowodów. No to chyba to starczy na tym. Dobra. Filmik z jednego dnia. Pierwszy bardzo długi, no ja nie umiem go skracać. Jeśli ktoś będzie chciał krócej, to, to prawdopodobnie na nowym ekranie będzie krótszy film. Zastąpiła panią z Koszalina, też protestuje. No może 2 tylko słowa. Czy miejmy nadzieję. Do oporu pani jest, aż coś się wyjaśni? Jasne, żeby inaczej. Dobrze. Muszę. Dziękujemy. Trzymamy, wyznaczyć termin. Tak. Trzymamy kciuki, mamy nadzieję, że ta... Sprawy, wtedy mogę wrócić do domu i powiem, że jest okej. Okay. Pod warunkiem, że znajdzie się sędzia, który nie zna sędziego Sneli, czyli prezesa sądu. Snela. Tak, to powinno być. A teraz to już chyba jest niemożliwe, bo teraz cała Polska już zna sędziego Snela. No, to powinno być przekazywane. Ciekawe nazwisko, Poza właściwość, bo co z tego, że sędzia, kiedy on zna drugiego sędzia, no dobrze. Co sędzia zrobi koledze sędziemu. Mam nadzieję, że tą bandę w togach zwyciężymy. Tym zakończymy dzisiaj. Miłego. Będą do 2 filmiki. Następnego. Do widzenia państwu.